Zaczynałam od drewnianej budowli zwanej stodołą. Po 2 latach kadencji stodoła ta została zlikwidowana, zresztą na zlecenie tzw. trójek gertychowskich, ponieważ stanowiła zagrożenie, spadały dachówki, no i po prostu się rozwalała. Powstał projekt, potem rozpoczęła się budowa. Jeśli chodzi o świetlice, no już tutaj mamy zamówione mebelki, takie z prawdziwego zdarzenia, meble świetlicowe. Mamy trochę sprzętu, który pozyskaliśmy już wcześniej, został zakupiony, natomiast no, brakuje nam jeszcze wielu, wielu rzeczy, ale myślę, że tutaj to już jest chyba moje zadanie. Obiecałam to kiedyś i słowa dotrzymam. Czekaliśmy na taką świetlicę. Fajnie będzie tutaj się bawić. Cieszę się. Ej, mam nadzieję, że będziemy tu mieć WF. Bardzo się cieszę, że jest ta sala, że w ogóle wykonali wszyscy, że tak się namęczyli i myślę, że będziemy tu robić bardzo fajne rzeczy dotyczące sportu. No, bardzo się cieszę z tej świetlicy. Tu będzie bardzo dużo sportu. No i będziemy się świetnie bawić. No i w końcu nie będziemy mieć tak mało miejsca z tym, że będziemy musieli gdzieś jeździć, nie wiadomo gdzie. A teraz mamy już własny ten obiekt, no i możemy sobie ćwiczyć. Będę odwiedzać bibliotekę, ponieważ na pewno będzie tam dużo książek, w których pani Małgosia będzie pomagać nam, żeby je wybrać. Jednym słowem, wielka mądrość samorządu. Samorząd gminy Mikołajki zrozumiał, że tam, gdzie jest szkoła, ona powinna pełnić wszelkie funkcje i nie należy rozdrabniać tych funkcji integracyjnych na różne miejsca w danej wsi. To wszystko powinno się skupić przy szkole. Tak się dzieje tutaj właśnie w Olszewie, w gminie Mikołajki. Ja nie jestem pierwszy raz w gminie Mikołajki, przyjaźnie się z burmistrzem, przyjaźnie się z radnymi gminy Mikołajki i muszę Państwu powiedzieć, że to jest wyjątkowa gmina i wyjątkowa mądrość w tej gminie, wcale nie powszechnie spotykana.